Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Do dalszego studium. Jak poniższy cytat odnosi się do tematu dzisiejszej lekcji? Czy dostrzegasz tu potencjalne napięcie, a może wyraża to samo w inny sposób? Ewangelie są pełne opisów cudów dokonywanych przez Jezusa, ale błędem byłoby kłaść nacisk na cuda. Z jednej strony sam Chrystus nie akcentował ich. Niemal wszystkich dokonywał po cichu, z dala od tłumu, aby okazać siłę wiary. Lepsze spojrzenie na działalność mistrza uzyskujemy wtedy, gdy akcent kładziemy tak, jak uczynił to jeden z uczniów. Zwracając się do grupy słuchaczy, Piotr podsumował życie Jezusa mówiąc, iż chodził on czyniąc dobro. Poruszając się swobodnie i bezpretensjonalnie pośród zwykłych ludzi i wszelkiego rodzaju nieszczęśników, uzdrawiając ich, służąc radą. Chrystus chodził czyniąc dobro. Robił to z taką zdecydowaną skutecznością, iż ci, którzy byli z Nim, wciąż nie mogli wyjść z podziwu. Nie mogli się oprzeć wrażeniu, że jeśli boska dobroć objawiłaby się wśród ludzi, postępowałaby właśnie tak samo. Pytania do dyskusji. Ellen White napisała, że wielkie dzieła Ewangelii nie zakończy się mniejszym objawieniem mocy Bożej niż to, jakie miało miejsce na początku głoszenia dobrej nowiny. Mówiła o żywiołym ogólnoświatowym ruchu w czasach końca, dodając, że będą się działy cuda, chorzy będą uzdrawiani, a różne znaki będą towarzyszyć wierzącym. Czy widzisz, w jaki sposób to proroctwo spełnia się dzisiaj? Jak wyobrażasz sobie swój udział w tym spełnianiu? Jaką rolę odgrywa w tym ruchu ten zbór? Co możemy uczynić, by przygotować się na ten czas? Wyobraź sobie, że pojawia się ktoś, kto czyni wiele cudów podobnych do tych, jakie czynił Jezus. Cudów świadczących o działaniu nadprzyrodzonej mocy. Jak powinieneś na to zareagować? Przedstaw w klasie swoją odpowiedź na pytanie z poniedziałkowej części lekcji dotyczącej współczesnych cudów i uzasadnij ją. Dziękuję.